Kampania wyborcza jest już na ostatniej prostej. Generalnie do wyborów, w polityce, w sporcie, w biznesie idzie się po to, żeby wygrywać, tak? I to jest oczywiste. Jacek Jaśkowiak obiecuje m.in. gruntowny remont areny, skupienie się na retencji oraz zieleni w mieście. Przekonuje, że po wygraniu wyborów zbuduje halę lekkoatletyczną, ale jak sam mówi, zrobić można o wiele więcej. Tramwaj na Romowice w ciągu tych 5 lat będzie zrobiony? Będziemy się na pewno starać, natomiast musimy zrobić most Chrobrego. Chcemy, żeby w Poznaniu Poznań stał się znowu przestrzenią wolności. Z tym hasłem naprzeciw Jaśkowiaka staje wieloletni radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zbigniew Czerwiński. Polityk do wyborów nie idzie z szyldem Prawa i Sprawiedliwości, tylko Zjednoczonej Prawicy. Mamy nadzieję, że wszystkie środowiska, wszyscy ludzie, którzy są zniesmaczeni tym, co działo się w ostatnich latach w Poznaniu, jakby poprą listę Zjednoczonej Prawicy. Polityk zapowiada, że pod jego rządami Poznań rozwinie się gospodarczo, dzięki nowoczesnym inwestycjom. Czerwiński chce także wspierać kierowców, ale przy tym zadbać bardziej o środowisko, zwłaszcza poprzez eliminację tzw. kopciuchów. Ja jestem w polityce dlatego, że do niej zawłądziłem jako społecznik. Łukasz Garczewski jest nie tylko działaczem społecznym, ale i radnym osiedlowym na Ratajach. Należy do Komitetu Społeczny Poznań, utworzonego przez niektóre ruchy miejskie. Łączy je niezadowolenie z rządów prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Moje zdanie będzie polegało nie tyle na przekonaniu ich, co na pokazaniu, że jest alternatywa. Jego propozycja to miasto, które ma być, tu cytat, domem 5 wymiarów. Pierwszym z nich ma być, kolejny cytat, porządek poznański. Według kandydata chodzi o zaangażowanie mieszkańców w sprawy miasta. No i ważni są również ludzie, więc będziemy również troszczyć się o mieszkańców i przede wszystkim o to, żeby w Poznaniu w ogóle było nas stać na to, żeby tu żyć. Dlatego Garczewski chce m.in., by w Poznaniu było więcej mieszkań socjalnych. Nie chcemy wywracać stolika, jak to się popularnie mówi, tylko tak naprawdę zweryfikować to, co się w miastu dzieje, to, co powinno zostać poprawione, żeby miasto stało się przyjazne dla mieszkańców. To nasze hasło. Prezydent dla Poznania, Poznań dla mieszkańców. Wizję inną niż pozostali kandydaci ma Przemysław Plewiński. Jest adwokatem związanym z Polską 2050 i całą trzecią drogą. W przeszłości był dziennikarzem. Żeby tak ten poznański porządek, o którym tak się mówi, przysłowiowo, żeby on wreszcie do nas wrócił. Plewiński w swym programie skupia się na centrum miasta. Zależy mu na tym, by mieszkańcy częściej z centrum korzystali. Ponadto obiecuje zwiększenie ilości miejsc w żłobkach, rozwój Starołęki, a także budowę basenu na Strzyszynie oraz Ratajach. Jestem dzisiaj jedyną kandydatką na urząd prezydencki w mieście Poznaniu. Beata Urbańska to przewodnicząca Nowej Lewicy. Interesuje się szczególnie polityką społeczną, transportem i samorządami osiedlowymi. Walczymy o równe prawa, walczymy o to, co powinno być normalnością. Urbańska chce m.in. bezpłatnej komunikacji miejskiej dla młodzieży. Zwraca też uwagę na ochronę zieleni i zwiększenie ilości żłobków w mieście. Chce też, by kobiety miały większy wpływ na zarządzanie miastem. Jeżeli ja będę prezydentką, to na pewno zachowamy parytety. Na pewno również kobiety będą we władzach miasta, we władzach wykonawczych, ale też w spółkach i w radach nadzorczych. 5 kandydatów na prezydenta Poznania powalczy o urząd już 7 kwietnia. Jeśli żaden z nich nie przekroczy 50% oddanych głosów, przeprowadzona zostanie druga tura 21 kwietnia. Aleksandra Cherudzińska, Puls Dnia. Teraz już oficjalnie możemy zacząć naszą debatę. Na start zadamy kilka pytań, na które kandydaci muszą udzielić, wydaje się, prostych odpowiedzi, tak lub nie. Ważna uwaga, prowadzący mają prawo prosić o doprecyzowanie wypowiedzi. Zaczynamy od lewej strony. Pierwsze pytanie. Czy wiesz, gdzie znajduje się najbliższy twojego miejsca zamieszkania, czynny schron albo miejsce schronienia? Odpowiada Zbigniew Czerwiński. Tak. A gdzie? Na osiedlu Kopernika. Łukasz Garczewski? Nie, nie mam pojęcia. Jacek Jaśkowiak? Nie. Przemysław Plewiński? Tak, jest na Franowie. I Beata Urbańska. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie, tym razem zaczniemy od Łukasza Garczewskiego. Czy w Poznaniu, tak jak w Paryżu, należy zlikwidować komercyjne wypożyczalnie elektrycznych hulajnóg? Nie. Jacek Jaśkowiak? Nie. Przemysław Plewiński? Nie. Nie. Dziękujemy bardzo. Czy miasto powinno zlikwidować dopłaty do in vitro, skoro funkcjonuje program rządowy? Zaczynamy od prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Nie. Przemysław Plewiński. Nie. Beata Urbańska. Tak. Zbigniew Czerwiński. Tak. Łukasz Garczewski. Nie.
Czy w Poznaniu trzeba wprowadzać strefy czystego transportu i zakazać wjazdu starszym samochodom do centrum? Jako pierwszy odpowie tym razem Przemysław Plewiński. Nie. Beata Urbańska. Nie. Zbigniew Czerwiński. Nie. Łukasz Garczewski. Nie wiem. Nie mamy danych, żeby odpowiedzieć na to pytanie. I Jacek Jaśkowiak. Nie jest możliwe, żeby odpowiedzieć, bo to jest pytanie kiedy i na jakich zasadach. Proszę mimo wszystko spróbować, tak albo nie. To w takim razie nie. I ostatnie pytanie, czy zdecydowałby się pan, pani na rekreacyjną kąpiel w Jeziorze Maltańskim? Przemysław Plewiński? Nie. Beata Urbańska? Nie. Zbigniew Czerwiński? Nie. I Łukasz Garczewski? Ale dzisiaj? Nie. Dziękujemy bardzo. Jeszcze prezydent Jacek Jaśkowiak nie odpowiada. Przepraszam. Okej. Okay. Po tej krótkiej i konkretnej rozgrzewce pozwolimy kandydatom nieco bardziej się otworzyć. Przed nami 6 pytań, takich samych dla każdego i każdy z państwa będzie miał dokładnie minutę na odpowiedź. Kiedy czas na odpowiedź zbliżać się będzie ku końcowi, usłyszą państwo charakterystyczne tykanie, a następnie gong. To jest to tykanie. Gong. A to jest ten gong. Oznaczać on będzie koniec czasu. Skoro wszystko jest już jasne, to czas na pierwsze pytanie w tej części. Poznań ma jeden z lepszych transportów publicznych w Polsce. Wyremontowano bardzo dużo torowisk, zbudowano nowe trasy tramwajowe w kierunku na Ramowic czy na Unii Lubelskiej. Jednocześnie portal samorządowy wyliczył, że Poznań ma najdroższe bilety jednorazowe. W Warszawie z kolei za bilet miesięczny zapłacimy 98 zł, w Poznaniu 119. I pytanie, co zrobić, żeby komunikacja miejska była bardziej atrakcyjna dla pasażerów? Łukasz Garczewski. Trzeba dokończyć te inwestycje, które czekają na finalizację, czyli tramwaj na Narumowice przede wszystkim. No i trzeba upewnić się, że autobusy, zwłaszcza na peryferiach, nie wypadają, bo jeśli mamy korzystać z transportu zbiorowego, to on musi być, musi nam pozwolić dojechać na czas wszędzie w Poznaniu, a nie może być ruletką. A niestety tak jest na niektórych trasach dzisiaj i musimy tak poprawić funkcjonowanie autobusów, żeby to się nie wydarzało, co oznacza również, że musimy zatrudnić nowych kierowców, bo dzisiaj ich brakuje. Dziękuję bardzo. Prezydent Jacek Jaśkowiak, to samo pytanie. No. Po pierwsze, jeśli chodzi o ceny biletów, należy spojrzeć na to szerzej, bo na przykład bilety roczne mamy jedne z najkorzystniejszych w kraju. Również gdybyśmy spojrzeli przez pryzmat biletów na przykład z karty PK, no to u nas przejazd kilku przystanków kosztuje zdecydowanie mniej niż w innych miastach. Stąd nie można na podstawie biletów jednorazowych, których sprzedaż tak naprawdę dotyczy bodajże 24% wszystkich przejazdów, formułować tezy o wysokości cen na transport i takiej tezy, że ten transport jest najdroższy lub jeden z najdroższych, bo tak nie jest. Jeśli chodzi o kwestię punktualności, to dzisiaj ona wynosi zarówno w zakresie tramwajów, jak i autobusów 86%. I oczywiście, że należy to jeszcze poprawić, ale to oznacza, że mniej więcej co 10 tramwaj czy autobus nie dojeżdża punktualnie. Jasne jest to, że musimy na bieżąco prowadzić remonty, bo to, co zrobiliśmy teraz przez ostatnie 9 lat, wiązało się z wielkimi zaniedbaniami wcześniejszymi. I stąd pilnujmy, dbajmy o to, co teraz jest. Dziękuję bardzo serdecznie i proszę o odpowiedź Przemysława Plewińskiego. Co do samej punktualności pociągu autobusów, to można by zapytać tych, co podróżują autobusami z Dworca Głównego na Podolany albo z Kopernika, jeżdżą na Sobieskiego, bo te autobusy to mają przepotężne opóźnienia. Co najważniejsze, ja myślę o usprawnieniu kwestii związanych z biletem centrum. Przedstawiam to z samego początku kandydatury. Byłby to bilet darmowy dla mieszkańców Poznania odprowadzających podatki w Poznaniu. Byłby on by się pokrywał z strefą najdroższego, parkowania w centrum, dzięki czemu zachęcilibyśmy w sposób taki nie kijem, a marchewką mieszkańców Poznania, potencjalnych pasażerów do korzystania z komunikacji miejskiej. Byłoby to całościowo połączone z rozwojem parkingów, faktycznie parkingów park and ride, nie ulokowane przy Rondzie Śródka, ale dużo na przykład przy Rondzie Śródka, ale dużo dalej. Przy zatrudnianiu tutaj kierowców i motorniczych. Wiemy, że to jest obecnie bardzo duży problem, bo brakuje 30 motorniczych, 80 bodajże kierowców. Nad tym trzeba popracować. Dziękuję bardzo serdecznie i pozwolę sobie przypomnieć pytanie, co zrobić, żeby komunikacja miejska w Poznaniu była bardziej atrakcyjna dla pasażerów. Beata Urbańska, proszę bardzo. Po pierwsze, na pewno wprowadzę bezpłatną komunikację dla dzieci i młodzieży, którą została zlikwidowana za rządów Jacka Jaśkowiaka w tej kadencji. Po drugie,
powiążemy PKE czy kartę, sieciówkę z tym, aby płacić w mieście podatki. Ci, którzy je będą płacili, będą mieli tańsze bilety. Po trzecie, będziemy kontynuowali tę inwestycję, która dotyczy tramwaju na Ramowice. I wreszcie czwarta sprawa, częstotliwość kursów, która teraz jest zdecydowanie, jest po prostu fatalna. To musimy poprawić i musimy wrócić też do takiej ilości kursów, które były wprowadzone przed COVID-em. Dzisiaj tych kursów jest zdecydowanie mniej i jeszcze więcej tych kursów wypada, więc to należy poprawić, czyli więcej motorniczych, większa ta obsługa i częstotliwość docierania i tramwaju, i autobusu. To są cztery rzeczy, na których musimy się na pewno skoncentrować. Dziękuję pani serdecznie. I Zbigniew Czerwiński, proszę bardzo. Ja widzę wielką szansę w budowie kolejowej obwodnicy Poznania, bo to jest szansa na usprawnienie ruchu w całej aglomeracji, stworzenie nowych punktów przesiadkowych, stworzenie nowych parkingów Park and Ride, dokończenie dwóch inwestycji tramwajowych, czyli Wilczak-Estkowskiego, Arciszewskiego, osiedle Kopernika i tak jak Lewica, bezpłatna komunikacja dla dzieci do lat 15, ponieważ uważamy, że ich należy przyzwyczaić do tego, a to też zmniejszy presję komunikacyjną, ponieważ często rodzice rozwożą dzieci w tym wieku do szkół. I myślę, że to spokojnie zmniejszy ruch w samym centrum o kilka tysięcy pojazdów dziennie. Dziękujemy państwu za odpowiedzi i przechodzimy do drugiego pytania. Gdybyście państwo z całego swojego programu musieli wybrać jeden najważniejszy punkt, od którego być może rozpoczęlibyście swoje rządy przy Placu Kolegiackim, to co by to było i dlaczego? Tym razem zacznie urzędujący od ponad 9 lat przy Placu Kolegiackim prezydent Jacek Jaśkowiak. No, arena i domknięcie w tej chwili modernizacji tej areny. I dlaczego? No to już jest bardzo dobrze przygotowana i tak naprawdę, jeżeli te wybory bym wygrał, to ten proces można bardzo szybko uruchomić. O to samo, o odpowiedź na to samo pytanie poproszę teraz Przemysława Plewińskiego. Audyt i jeszcze raz audyt wszystkich inwestycji miejskich. Tak naprawdę, tak jak teraz pan prezydent powiedział, kwestia budowy areny, która jest tak fantastycznie przygotowana od 9 lat. Jest to dla mnie zaskakujące. Tak naprawdę widzimy coraz więcej informacji, coraz więcej doniosów medialnych dotyczących kwestii związanych z inwestycjami w Poznaniu. Z tym, jak te inwestycje były niedopilnowane, przeszacowane. Te, w których inwestor, spółki zależne od miasta, mogły bez problemu przeciągać budowę, bez problemu budować albo nie budować w określonym czasie. To są, proszę państwa, sprawy, o których trzeba pomyśleć od samego początku kandydatury i realnie dopiero to zrobienie tej weryfikacji pozwoli planować dalej, bo boję się, że takich trupów w szafie miasta jest przepotężna ilość i dopiero uporanie się z nimi pozwoli nam realnie planować to, co należy zrobić w mieście. Tak naprawdę w momencie, w którym będziemy wiedzieć, na czym stoimy, będziemy wiedzieli, jak budować dalej. I to samo pytanie tym razem do Beaty Urbańskiej. Na pewno wprowadziłabym bezpłatną komunikację, czyli to, co powinno wrócić, oraz przegląd kadr tego, co jest w urzędzie, ale też w spółkach miejskich. Jeżeli mamy zarządzać miastem, to musimy wiedzieć, jakie mamy zasoby i z czego mamy korzystać. Na pewno powołałabym do 4 wiceprezydentów. Wśród nich byłyby 2 kobiety i 2 mężczyzn. Dzisiaj mamy 1 wakat, nie ma kobiety wiceprezydentki, więc na pewno zapełniłabym parytet w zarządzaniu miastem i na tym się skoncentrowała. No i audyty tych inwestycji, które są rozpoczęte, bo jeżeli mamy wejść i zarządzać, to musimy najpierw zobaczyć, na czym stoimy. I ostatnia rzecz, walka o podatnika, o to, żeby przyciągnąć osoby, które wreszcie zaczną tu płacić podatki, bo tego dzisiaj miasto nie robi i zapomina o wielu mieszkańcach, którzy tu są, a zapominają oni płacić podatki z różnych przyczyn. I trzeba sprawdzić dlaczego. Jak to zrobić? Zachęcać do tych opłat konkretnymi zachętami. Jakby chociażby powiązanie sieciówki z płaceniem podatku w mieście Poznaniu. Dziękujemy bardzo. Ja przypomnę jeszcze raz pytanie. Najważniejszy punkt programu, od którego być może rozpocząłby pan swoje rządy przy Placu Kolegiackim. I na to pytanie teraz odpowie Zbigniew Czerwiński. 1. Nie tak jak koleżanka. 4. Bezpieczeństwo, przygotowanie miasta na sytuacje kryzysowe, przeszkolenie wszystkich radnych, wszystkich urzędników miejskich, wszystkich funkcjonariuszy do tego, żeby byli w stanie świadczyć pomoc mieszkańcom w sytuacji kryzysowej.
Następnie opracowanie informatora, jak mieszkańcy powinni się zachowywać w sytuacji kryzysowej. Jakby wskazanie, gdzie są najbliższe schrony, gdzie są najbliższe ujęcia wody pitnej, jeżeli wysiądą wodociągi i wysiądzie sieć powiadomienia elektronicznego, czyli Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. I na koniec tego dwie strzelnice, szkolenie strzeleckie dla wszystkich osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej. I odpowiedź na to samo pytanie poproszę jeszcze Łukasza Garczewskiego. Ciężko wybrać jeden punkt, bo program jest kompleksowy, miasto się nie może skupiać tylko na jednym wycinku, ale gdybym musiał, to bym powiedział, że mieszkania. Bo we wszystkich większych miastach w Polsce, w Poznaniu również, jest ogromny problem ze wzrastającymi cenami i zakupu, i wynajmu mieszkań. I to, jak miasto Poznań może tutaj interweniować, to jest przez budowanie nowych mieszkań i rozszerzanie programu Społecznej Agencji Najmu, czyli ogólnie puli mieszkań, które są tańsze w wynajmie. Jeśli będzie ich dostatecznie dużo, to średnia cena najmu również zacznie nam spadać. Musimy tą spiralę zatrzymać, bo inaczej nie będzie nas stać na życie w Poznaniu. To dziękujemy bardzo serdecznie za odpowiedź na to pytanie. Wszyscy kandydaci już na nie odpowiedzieli, dlatego czas na pytanie trzecie. W rankingu poznańskich podstawówek opublikowanym przez portal waszaedukacja.pl dopiero na 16. miejscu jest państwowa podstawówka i chodzi o szkoły na Krzesinach. Wszystkie pozostałe szkoły to są szkoły prywatne lub społeczne. Co zrobić, żeby ten trend odwrócić? Zaczyna Przemysław Plewiński. Tak naprawdę ja mam wielką nadzieję na dobieranie dobrej kadry nauczycielskiej, dyrektorska. Mam wielką nadzieję, przynajmniej ci dyrektorzy, z którymi ja miałem styczność prowadząc zajęcia w szkołach, jest bardzo dobra. I licząc na kadry nauczycielskie, tutaj naprawdę jest kwestia związana i z działaniami miasta, ale z władzą centralną dotycząca wynagrodzeń dla nauczycieli, bo dobre wynagrodzenie będzie w stanie ich ściągnąć i jeszcze bardziej zmotywować do pracy, bo tak naprawdę te dodatki motywacyjne, o których potrafimy słyszeć w szkołach, no trudno jest powiedzieć, żeby były motywacyjne. Z drugiej strony mam wielką nadzieję, że szkoła otworzy się teraz na współdziałanie, otworzy się jeszcze bardziej na współdziałanie z organizacjami zewnętrznymi. Tutaj poprzednie rządy PiS-u bardzo mocno próbowały to przyciąć i tak naprawdę kuratorzy, którzy stali się cenzorami tego, co się robi w szkołach, doprowadzili do sytuacji, w której nawet w momencie, w którym osoby zewnętrzne chciały wejść i dokształcić, pokazać coś dodatkowego uczniom, bali się. Sam miałem z tym do czynienia, gdzie dyrektorka wprost zastanawiała się, czy mogę dalej wchodzić na zajęcia do szkół. Dziękuję bardzo serdecznie. Pani Beata Urbańska, proszę bardzo. Na pewno utrzymam sieć szkół, taka, która dzisiaj funkcjonuje. Nie będę robiła tego, co robili radni z listy pana Plewińskiego czy Jaśkowiaka, którzy likwidują szkoły. Jeżeli chcemy walczyć z jakością szkół, to muszą one być utrzymane i muszą być to klasy mniej liczne, czyli po 20 osób w jednej klasie. Podniesiemy w ten sposób jakość nauczania, to po pierwsze. Po drugie, szkoły muszą być równe, szkoły muszą być demokratyczne i w szkołach będziemy koncentrowali się też na podniesieniu dodatków motywacyjnych dla kadry nauczycielskiej. Jeżeli chcemy mówić o jakości nauczania, to musimy pamiętać, że człowiek, młody człowiek to jest inwestycja, a nie tylko koszt i na pewno będziemy w ten sposób podnosili jakość nauczania. Te szkoły muszą być mniej liczne, mniej liczebne klasy i szkoły muszą być bardziej dostępne dla wszystkich uczniów. One muszą być bezpieczne i uczeń musi się po prostu w szkole dobrze czuć. Dziękuję pani serdecznie. Zbigniew Czerwiński. Jednym z pierwszych postulatów, który postawiłem w trakcie kampanii, to zwiększenie dodatków motywacyjnych dla dyrektorów od 1 września o 1500 zł, ponieważ szkoła w Poznaniu ma być szkołą wolną, gdzie dyrektorzy dobierają sobie kadrę, a o profilu wychowawczym decydują rodzice i rada pedagogiczna, a nie osoby, które próbują jakby organizować tam dzieci i tworzyć jakąś wirtualną rzeczywistość. Niestety to była reakcja na próby wchodzenia do szkół organizacji, które zamiast zajmować się edukacją, demoralizowały dzieci. Natomiast, jak powiedziałem, mają decydować rodzice i rady pedagogiczne, a celem jest podniesienie poziomu edukacyjnego. Miernikiem jest wynik egzaminów w klasach ósmych i w maturach. Chciałbym, żeby na koniec kadencji żebyśmy byli na 5. miejscu. Teraz jesteśmy tylko na 5. miejscu, jeżeli chodzi o maturę z języka angielskiego. Idealnie się pan zmieścił w czasie. I to samo pytanie do pana Łukasza Garczewskiego. Proszę bardzo. Ja bym tutaj odbił trochę piłeczkę w stronę państwa, dlatego że nie uważam, żeby takie rankingi były wyznacznikiem
jakości edukacji w ogóle. One pokazują jakiś trend, ale nie wszystkie szkoły muszą być piątkowe, szóstkowe. I bardzo mądra kobieta, moja wychowawczyni z podstawówki, powiedziała mi kiedyś, że nie jest sztuką przyjąć ucznia, który ma średnią 5.0 w pierwszej klasie liceum i wypuścić go ze średnią 5.0. Sztuką jest przyjąć ucznia, który jest kiepski i wypuścić go ze średnią 3.0, lepszą niż miał poprzednio. Więc powinniśmy się koncentrować nie na tym, żeby być wyżej w rankingach, tylko żeby dzieci i młodzież lepiej, łatwiej przechodziły przez system edukacji. Pamiętajmy, że mamy ze sobą 2 lata strasznej traumy edukacyjnej, jaką był COVID. I to, że musimy się z tego jakoś podnieść, to jest coś, co to nie wybrzmiało. Powinniśmy mieć pedagogów, więcej wsparcia i więcej myślenia o młodym człowieku, a nie o inwestycjach. Dziękuję bardzo serdecznie. Przypomnę pytanie. Co zrobić, aby szkoły publiczne stały się bardziej atrakcyjne w porównaniu ze szkołami prywatnymi czy społecznymi? Prezydent Jaśkowiak. No, po pierwsze chciałem podziękować wszystkim dyrektorom i nauczycielom, którzy w okresie tych 8 lat tych zmian, likwidacji gimnazjum, deformy oświaty, tego wszystkiego, co zafundowano tak naprawdę uczniom i nauczycielom, że tak wielu zostało i nie odeszli z tych szkół. I to jest jakby ten element. Również podzielam ten pogląd, że co do takich rankingów należy naprawdę zachować właśnie ostrożność. Jestem przekonany, że ten wzrost wynagrodzeń zapowiedziany przez nowy rząd, on będzie również skutkował tym, że do tego zawodu też wrócą te osoby, które już odeszły, które mają doświadczenie i które teraz przy jakimś normalizowaniu tej podstawy programowej będą się mogły zająć nauczaniem dzieci, a jednocześnie te zmiany, które wprowadzi minister oświaty, one również wpłyną na to, że to kształcenie będzie polegało nie tylko na umiejętności rozwiązywania testów, ale będzie dużo głębsze. Dziękuję bardzo. Czwarte pytanie dotyczyć będzie ochrony zdrowia. Poznań to miasto wojewódzkie bez szpitala psychiatrycznego. W jaki sposób władze stolicy Wielkopolski powinny zadbać o zdrowie psychiczne swoich mieszkańców? I tym razem zaczyna Beata Urbańska. Zdrowie psychiczne, szczególnie dzieci i młodzieży, to jest to, co jest priorytetem w naszym programie, o czym mówiliśmy. Ja w swoim programie mam jeden z punktów, który właśnie dotyczy tego zagadnienia. Do niedawna to, co było ważne, to było in vitro. My jako miasto finansujemy in vitro, składaliśmy taki projekt, to działa. Natomiast w związku z tym, że dzisiaj mamy projekt rządowy dotyczący in vitro, proponujemy jako Lewica, aby w miejsce tych środków wprowadzić punkt, który będzie całodobowy, punkt, który będzie działał 24 godziny na dobę i dotyczył będzie on profilaktyki zdrowia psychicznego. Taki punkt powinien działać, powinien funkcjonować on w mieście, od tego powinniśmy zacząć. Wyobrażam sobie, że takie miejsce to będzie w Posumie i tam te osoby, które będą chciały, czy potrzebowały takiego pierwszego kontaktu, będą mogły się zgłosić. Czyli pierwsza rzecz taka, która jest realna i tak naprawdę na CITO do zrobienia, to jest stworzenie takiego punktu profilaktyki zdrowia psychicznego. To samo pytanie teraz Zbigniew Czerwiński. Znaczy, jest niepoprawnie zadane pytanie. Mamy psychiatrię dziecięcą kliniczną na ulicy Szpitalnej i mamy 120-łóżkowy oddział psychiatryczny w szpitalu HCP. Ale szpitala psychiatrycznego nie mamy. Ponieważ teraz jest taki trend w psychiatrii, że nie powinno być większych jednostek niż 150-łóżkowe. W związku z tym nie tworzy się takich dużych szpitali, jak prowadzone przez województwo szpital gnieźnieński czy szpital kościański, tylko tworzy się mniejsze modułowe jednostki. W związku z tym to nie jest problem szpitala psychiatrycznego, ale to jest rzeczywiście problem zbyt niewielkiej liczby psychiatrów, zwłaszcza tej psychiatrii ambulatoryjnej, ponieważ nie jest to tak atrakcyjny finansowo zawód jak inny. Jest to trudna specjalizacja. Jeżeli chcemy poprawić, to musielibyśmy pracować już ze studentami na naszych uczelniach, fundować stypendia, żeby chcieli wybierać tą specjalizację. Czyli to nie jest problem łóżek psychiatrycznych, a problem opieki psychiatrycznej. Dziękuję bardzo. W jaki sposób władze stolicy Wielkopolski powinny zadbać o zdrowie psychiczne swoich mieszkańców? Powtarzam pytanie i teraz odpowiada Łukasz Garczewski. Moim zdaniem trzeba tutaj działać dwutorowo. Po pierwsze, skuteczna opieka taka interwencyjna czy kryzysowa w sytuacji, w której już coś się niedobrego ze zdrowiem psychicznym danej osoby zadziało. I takie ośrodki w Poznaniu istnieją, ale działają na zasadzie grantów unijnych albo jakichś ograniczonych czasowo programów. Powinniśmy mieć taki ośrodek albo więcej niż jeden na stałe. No i druga strona medalu to jest profilaktyka, bo wiadomo, że łatwiej jest zapobiegać niż leczyć. I tutaj zacząłbym od dzieci i młodzieży i edukacji zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego.
która, mam nadzieję, dobrze poprowadzona, mogłaby przenikać także do rodziców i w ten sposób poznaniaków, poszerzymy wiedzę poznaniaków o tym, jak sobie radzić, jak zauważać problemy psychologiczne, zanim się zaognią i gdzie szukać pomocy. Dziękujemy bardzo i o odpowiedź poproszę Jacka Jaśkowiaka. Współpraca z Uniwersytetem Medycznym, z rządem, z Urzędem Marszałkowskim doprowadziła do tego, że mamy nowy szpital dziecięcy i podzielam punkt widzenia pana Czerwińskiego, że w tym zakresie budowa szpitala psychiatrycznego nie jest najlepszym rozwiązaniem. Natomiast już w tym chyba miesiącu będziemy mogli tak naprawdę część tych elementów, które były w tych starych budynkach, przenieść do tego nowego szpitala klinicznego. Również umówiłem się już z nowo wybranym rektorem Zbigniewem Krasińskim na spotkanie właśnie w zakresie psychiatrii dziecięcej i sądzę, że będziemy mogli wkrótce zakomunikować w zakresie psychiatrii dziecięcej bardzo takie ciekawe informacje i coś, co ucieszy na pewno osoby, które potrzebują takiej pomocy i ich rodziców. Mamy 10 sekund, może pan jednak dopowie coś więcej? No, tak jak już mówiłem, współpraca. Dzięki temu, co zrobiliśmy, udało się zbudować szpital kliniczny, również szpital dziecięcy, który, gdzie przekazaliśmy nieruchomość, tam zbudował Urząd Marszałkowski szpital dziecięcy. Pamiętają państwo, jak wyglądał szpital na Krysiewicza. Pamiętamy inwestycje, które zrobiliśmy w szpitalu na Szwajcarskiej, w szpitalu Raszei, w Posum. Tak jest. To są te elementy, które możemy pokazać, ile już dały, ile pieniędzy tam zostało zainwestowane. Jasne, dziękuję panie prezydencie. Teraz Przemysław Plewiński. Już o infrastrukturalnych kwestiach było mówione. Ja tak naprawdę, widząc w sprawach, jak wiele jest problemów dzieci tak naprawdę po COVID-zie, tutaj była prawda, o której pan Graczewski mówił, dotycząca problemów dzieci po okresie tym, którym były zamknięte w domu, tych problemów jest naprawdę cała masa. Ja bym postawił na to, mamy w programie, na tak naprawdę rozwój i wielką pomoc szkół w tym zakresie i tak naprawdę kwestia pedagogów szkolnych, psychologów szkolnych, to żeby oni byli odpowiednio i dofinansowani, dzięki czemu świetnie by potrafili podjąć interwencję w pierwszych przypadkach, kiedy tylko zobaczą objawy jakichś problemów u dzieci tutaj, czy związanych z autodestrukcją, autoagresją, z agresją do innych dzieci, tak naprawdę oni będą wtedy w stanie, czy właśnie w sposób profilaktyczny, czy w sposób uprzedzający większe problemy medyczne, interweniować. I to byłby ten pierwszy krok do walki z problemami psychicznymi. Dziękujemy państwu i przechodzimy do kolejnego, piątego pytania. Kontrowersyjny, ale też wpływający na opinię publiczną dziennikarz Krzysztof Stanowski, którego programy mają miliony odsłon na YouTubie, powiedział w swoim kanale: w Poznaniu wygra kandydat, który powie, że nie będzie niczego remontował, bo Poznań ma chyba dosyć remontów. Wydaje mi się, że da się takie remonty robić troszeczkę mniej drastycznie. Przepraszam. Ta opinia poszła w świat, ale czy Stanowski nie powiedział głośno tego, o czym mówią poznaniacy? Zaczyna Zbigniew Czerwiński. Oczywiście nie da się zarządzać miastem bez remontów przy takiej infrastrukturze. Natomiast niewątpliwie poznaniacy mają remontów po kokardę. Niestety będzie nas czekał pewnie jeszcze remont mostu Bolesława Chrobrego, który sparaliżuje sporą część miasta. Natomiast uważam, że to, co trzeba zrobić, to trzeba zrobić drogi, ulice lokalne. Mamy 125 km ulic lokalnych, które mają nawierzchnię nieutwardzoną, czyli mówiąc krótko, są to polne drogi. Niektóre istnieją już 80 lat. W związku z tym mieszkańcy tych ulic zasługują na to, żebyśmy im te ulice zbudowali i jest to wykonalne. Także nie ma problemu, budżet miasta Poznania na pewno znajdę na to pieniądze. Dziękuję serdecznie. Łukasz Garczewski, to samo pytanie. Oczywiste jest, że miasto trzeba remontować, ale trzeba je remontować mądrze. I ostatnie lata pokazały, że obecny włodarz i obecny Urząd Miasta tego mądrego planowania nie potrafią zrobić, bo niewyobrażalne w żadnym mieście europejskim byłoby rozpoczęcie tylu remontów naraz, bo wiadomo, że któryś z nich się na pewno opóźni, a być może kilka. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jak remontujemy, to musimy również informować. I te informacje dla kierowców, dla osób poruszających się po mieście muszą być z wyprzedzeniem. Ja nie rozumiem, na czym polega problem, że nie można postawić znaku wyświetlacza, który mówi kierowcom, że tu się rozpocznie w tej dacie remont.
A potem publikacja w internecie informacji o planach remontowych i uczciwe informowanie o tym, jeśli się opóźniają, bo miasto Poznań ma duży problem z przyznaniem się do błędów i z przyznaniem się do opóźnień. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przypomnę pytanie, czy remonty w Poznaniu powinny być przeprowadzone w sposób mniej uciążliwy dla mieszkańców, panie prezydencie? No, mogę tylko przeprosić mieszkańców za te uciążliwości, które były związane z tym kapitalnym remontem Poznania. Natomiast wykorzystaliśmy środki unijne, wykorzystaliśmy środki rządowe. Większość tych wszystkich inwestycji zrobiliśmy w tych trudnych czasach pandemii, wojny Rosji z Ukrainą, w budżecie i w terminie. Zrobiliśmy to oczywiście w taki sposób, żeby jedna inwestycja, tak na przykład jak tramwaj na Narowice, była zakończona, a potem dopiero był robiony remont PST. I zdaję sobie sprawę z tego, że zawsze coś można zrobić dobrze czy lepiej. Natomiast po pierwsze te wszystkie wypowiedzi, że te remonty wszystkie trwały trzy razy dłużej. No, rynek robiliśmy kilkanaście miesięcy, stary rynek. To jest nasze dziedzictwo i ja tak rozumiem patriotyzm. I teraz wystarczy tylko na bieżąco dbać o to, co mamy. I oczywiście będą jeszcze remonty, które będą powodowały lekkie utrudnienia. Natomiast to już nie będzie ta skala, bo mamy wszystko na bieżąco wyremontowane w zakresie infrastruktury. Dziękuję serdecznie. Przemysław Plewiński, to samo pytanie. Nie będę robił remontów. Pierwszy wygrałem już, tak? Nawiązując do słów pana Krzysztofa Stanowskiego. Nie, ale nie żartując, oczywiście, że będzie remonty trzeba robić, bo od tego jest miasto i w tym, na tym to funkcjonuje. Ja nie dziwię się takiej wypowiedzi. Dobrze wiemy tak naprawdę, co zadziało się w Poznaniu. Ja cały czas będę powtarzał, że tu nie chodzi o kwestię tego, że trzeba było coś remontować, bo jest jasne, że trzeba było. Tylko jak to robić? Proszę państwa, w momencie, w którym moi znajomi pracujący w centrum miasta nie wiedzieli, czy da im się wyjść z kamienicy, bo czy nie wpadną w dziurę, czy kogoś nie porazi prąd, bo akurat będzie niezabezpieczony kabel, bo jakaś maszyna leży sobie w środku w błocie budowlana i nikt nie wie, jak ją obejść. To, że nie wiadomo, jak dojść do starego rynku, bo trzeba krążyć jak chomik po labiryncie. To nie powinno się zdarzyć w mieście, które uważa się za europejskie. Naprawdę, proszę państwa, to przy skali remontów, przy skali środków, które były uzyskiwane przez miasto, dało się to lepiej zorganizować. Niestety kwestia oznakowywania chociażby zwężeń na drogach, gdzie postawiono raz znak na początku remontu, a później nikt go nie przestawił, mimo że organizacja zmieniała się trzy razy, woła pomstę do nieba. Dziękuję bardzo. Beata Urbańska. Sposób prowadzenia remontów, to jak, w jaki sposób to jest komunikowane, zasady bezpieczeństwa, które były, czy w zasadzie, których nie było zastosowanych. To wszystko powoduje, że mieszkańcy Poznania naprawdę mają dość remontów. I oczywiście cieszymy się, że mamy na przykład stary rynek, ale tak naprawdę poza tym, że stary rynek jest wyremontowany, tam nie ma żadnej oferty. Dzisiaj ten rynek jest pusty, nie tętni życiem. Mamy przedsiębiorców, którzy przestali prowadzić swoją działalność, nie dlatego, że nie mieli takiej możliwości, ale dlatego, że zabiły je remonty. Więc jeżeli robimy remonty, to oczywiście tak, ale trzeba to robić bardzo mocno z głową. To niestety się nie działo i to spowodowało to, że dzisiaj mieszkańcy mają serdecznie dosyć remontów. My skończyliśmy Czy miasto skończyło realizację pierwszego etapu tramwaju na Naramowice. I ja już dzisiaj mam znak zapytania, dlatego że zastępca pana Jaśkowiaka, Mariusz Wiśniewski, mówi, że drugi etap będzie realizowany w dziesięcioleciu. Czyli my już na dzisiaj mamy zapowiadane, że kolejny etap tramwaju na Naramowice będzie się przeciągał i będzie trwał długo. Więc jeżeli my już dzisiaj zakładamy długość tych remontów i one będą się przeciągały, to jest to dla mnie kolejne czerwone światło. Dziękujemy bardzo za odpowiedź na to pytanie. Na koniec tej części zapytamy o państwa ulubione miejsce w Poznaniu. Czy jest w ogóle taka przestrzeń, gdzie zabraliby państwo swoich przyjaciół bądź bliskich z Polski albo z zagranicy? Zaczyna Łukasz Garczewski. Ja jestem raczej osobą, która się mało rusza, więc nie podam, chociaż mamy piękne przestrzenie zielone, parki, to ja raczej lubię kawiarnie, żeby nie robić tej reklamy na wizji, to nie będę podał nazwy, ale jest w Poznaniu takie miejsce, które ja nazywam trzecim domem, czy trzecim miejscem poza domem i pracą. I uważam, że każdy Poznaniak, każda Poznaniaka takie miejsce powinien mieć, w którym siada nad herbatą i zapomina o tym wszystkim, co się dzieje za ścianami. I chodzę tam od lat. To jest lokal, który istnieje już długie, długie lata. I można zdradzić panu chociaż dzielnicę. To jest w centrum, Stare Miasto. Okej, dziękuję bardzo za tę odpowiedź. Teraz Jacek Jaśkowiak. Stary Rynek i Plac Kolegiacki. Jeśli chodzi o lokale, to jeden z tych, którzy dostali te tablice Michelin, szuka od wielu miesięcy wolnego lokalu na Starym Rynku i nie może znaleźć. Wszystkie nasze miejskie są wynajęte.
Także jeżeli ktoś remontuje, tak jak browaria, tak, to nie znaczy, że ktoś zamyka. Dziękuję bardzo za tę wypowiedź. Przemysław Plewiński. U mnie wszyscy moi znajomi, którzy na pewno teraz śledzą tę debatę, wiedzą, co powiem. Powiem, kocham Maltę, uwielbiam Maltę, Jezioro Maltańskie. Wychowałem się na osiedlu Rusa, gdzie mieszkałem 30 lat. I naturalne było dla mnie, że Jezioro Maltańskie razem z całym otoczeniem, ze stawami na Kobylim Polu i tak dalej, to jest zdecydowanie mój ulubiony rejon miasta. Połączony oczywiście raz z zoo, w którym jestem kilka razy w roku z dzieciakami, które szczerze uwielbiam. Plus tak naprawdę sama Maltanka. Ja może nie jestem aż takim fanem kolejnictwa jak pan Czerwiński, ale z tego, że mamy wyremontowanego Ryjka, no cieszę się przeogromnie. Teraz fajnie, że znowu ruszył na tory. Oczywiście już byłem oglądać, jak wyglądał w połączeniu z kowbojką, wagonem. Fenomenalne miejsce. Cieszę się z imprez, które tam się odbywają, z jednej strony i wioślarskich, i kajakarskich, i z tych terenów idealnych jako terenów biegowo-wypoczynkowo-rowerowych. Chociaż nie wykąpałby się pan w Malcie. A to tylko dlatego, że dzisiaj podawano chociażby kwestie związane z kąpieliskami miejskimi, że znowu w badaniach nie za bardzo Malta dobrze wypadła. Teraz o odpowiedź poproszę Beatę Urbańską. Bez wątpienia to jest Śródka, to jest ten teren, z którym jestem związana. Od 20 lat tam jestem radną osiedlową, zakochana jestem w muralu śródeckim. To jest taki przykład tego, jak za małe pieniądze można bardzo, bardzo dobrze promować miasto Poznań. Nie trzeba tego promować na Facebooku, nie trzeba na to wielu milionów wydawać pieniędzy. Taki mural śródecki to jest to, co najbardziej promuje nie tylko samą Śródkę, ale i całe miasto. Ale też patrzę na to, co dzieje się niedobrego, chociażby na Śródce. Mam tu na myśli to pokłosie rewitalizacji, czyli tam, gdzie tereny są rewitalizowane, tam niestety brakuje nam mieszkańców, tam mieszkańcy się wyprowadzają. Ale ja jestem zakochana w Śródce, polecam na pewno Śródkę. I to jest to miejsce, do którego wielu turystów właśnie przyjeżdża i od tego zaczyna zwiedzanie w ogóle Poznania. Dziękuję bardzo. A w jakim miejscu w Poznaniu zakochany jest Zbigniew Czerwiński? Wzgórze Przemysława, kościół świętego Antoniego Franciszkanów. I ten kościół, jakby jego historia ostatnia uzmysłowiła mi coś, co jest ważnym elementem mojego programu, czyli przesuszenie gruntów miejskich, ponieważ ten kościół pięknie wyremontowany, fantastycznie, zaczął pękać, bo zaczęły osiadać fundamenty, ponieważ zmieniła się struktura wód gruntowych. I to jakby uświadomiło mi, że to już nie są przelewki. W związku z tym, no i oczywiście Zamek Przemysława i wieża, która jest genialnym punktem widokowym. Czyli zaczynamy zawsze od kościoła świętego Antoniego i potem ich prowadzę na wieżę, bo tam można zobaczyć Poznań w pigułce i dopiero potem zagłębiamy się w przestrzeń miejską. Natomiast czasami historia i umiłowanie historii uczy człowieka o problemach związanych z wodą i geologią. I tak było właśnie ze mną. Na szczęście udało nam się ten kościół uratować. Nakładem również środków województwa wielkopolskiego, gdzie jestem radnym jeszcze. Dziękujemy bardzo za tę odpowiedź. I drodzy państwo, w tej serii więcej pytań już nie mamy. Do tej pory liczył się czas, teraz my liczymy na państwa zaangażowanie w dyskusję i najpierw chcielibyśmy porozmawiać o poznańskiej Malcie. Wizytówka Poznania w ostatnim czasie jest na językach wszystkich. Z jednej strony hotel przy stoku narciarskim, na którego budowę zgodził się Urząd Miasta. Potem z tej zgody chciał się wycofać, jak wiemy, nieskutecznie. Po drugiej stronie ruszyła budowa luksusowych apartamentów, które zdaniem niektórych będą osiedlem dla biegaczy. Z kolei zdaniem inwestora będą to lokale usługowe na wynajem. Nie wiadomo, co dalej z terenami po fabryce spirytusu. Wiadomo natomiast, że na osiedlu maltańskim zamiast działek z altanami mogą stanąć kolejne bloki. Czy to dobry kierunek zmian dla Malty? I oddaję państwu głos. Kto chciałby zacząć? Wybieraj. Proszę bardzo, panie prezydencie. No, po pierwsze, musimy patrzeć na Maltę przez pryzmat również tych planów zagospodarowania przestrzennego, które były tworzone w 2004 roku, gdy radni i urzędujący prezydent mieli takie, a nie inne wyobrażenie o tym, co powinno być na Malcie. Jeśli chodzi o ogródki Wolność, które są własnością kurii, no to są takie decyzje, gdzie my możemy tylko i wyłącznie szukać kompromisów i zabezpieczyć los tych ludzi.
A jeśli chodzi właśnie o hotel, który uzyskał takie, a nie inne warunki, no to po prostu to jest konsekwencja tych planów, które były wcześniej. Na pewno te mosty pieszo-rowerowe, one będą berdychowskie, bardzo łączyły Maltę ze Starym Rynkiem, także ktoś, kto sobie pójdzie na Stary Rynek, właściwie parę minut pieszo czy rowerem będzie mógł dotrzeć na Maltę. Co do tej nieruchomości, którą miasto wielkim trudem wykupiło od właśnie Wyborowej, czyli to jest 6,7 hektarów, no to również tutaj mogę zapewnić, że to nie będzie teren zabudowany. Kupiliśmy go po to, żeby go właśnie ocalić, ale nie jesteśmy w stanie kupić od kurii, kupić od wszystkich tak naprawdę inwestorów, którzy mają tam nieruchomości, tego, bo tego się nie da, tego nie da się sfinansować. My i tak ograniczyliśmy to roszczenie Wyborowej z 200 milionów, kupiliśmy to za 37, wykorzystując również okres pandemii i to, że firma była gotowa to sprzedać. Teraz będziemy mieli coś innego w zamian Galerii Malta, dlatego że tych centrów handlowych było w Poznaniu za dużo i to jest jeden z pierwszych tych, które nie dały rady i padły. I dzisiaj Maltę widzę w ten sposób, że po pierwsze zainwestowaliśmy w Maltę 30 milionów w ostatnich latach właśnie, żeby te zawody w wiosztarstwie, w kajakarstwie mogły się odbywać. To jest piękne miejsce. To, co wykupiliśmy, pozwoli tak naprawdę poszerzyć ten pas rowerowo-pieszy, tak żeby nie było kolizji między rowerzystami i pieszymi. I oczywiście to, co zrobiliśmy, udało się uratować tak naprawdę Maltę przed jakąś intensywną zabudową. I to jest coś, co mogę tylko podziękować Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Natomiast jeśli chodzi o te elementy, które w tej chwili są dla mnie istotne, to właśnie, żeby Malta była bardzo blisko reszty miasta. Mam tu myślę te mosty pieszo-rowerowe, politechniki, tak żeby studenci również mogli... To dopytam właściwie... jeszcze na osiedle maltańskie, o mieszkańców osiedla maltańskiego. Mówi pan, że chciałby pan no właśnie z nimi rozmawiać, negocjować, co można im zaproponować, czego oni się mogą spodziewać? No, przede wszystkim to jest tak, że my nie możemy jakby nie pozwolić właścicielowi, czyli kurii, na to, żeby z tym gruntem zrobiła to, co chce zrobić. Tak? To jest no, prawo własności również kurii. My możemy zrobić tylko tyle, że te osoby, które tam mieszkają, żeby zapewnić im mieszkania komunalne, żeby zapewnić im mieszkania socjalne, możemy szukać kompromisów, gdyż będzie wiadomo, kto to ewentualnie będzie chciał kupić, żeby ewentualnie wyciągnąć od tego inwestora też pieniądze na te mieszkania komunalne i socjalne. No i tym studium, które teraz zostało uchwalone, ograniczyliśmy tak naprawdę jakąś przypadkową zabudowę. Także to jest to, co w tym zakresie mogliśmy zrobić. I tak jak już wcześniej mieliśmy takie sytuacje, w których osoby, które miały problemy z mieszkaniami, myśmy o te osoby zadbali. Czy to w przypadku linii tramwajowej na Naramowice, gdzie kilka bloków zostało tak naprawdę również zburzonych. Czy w innych przypadkach zawsze dbamy o tych najsłabszych, budujemy mieszkania komunalne, budujemy mieszkania socjalne. Wyremontowaliśmy 1900 mieszkań komunalnych. Do mieszkań komunalnych wrócimy przy drugim pytaniu. Teraz Łukasz Garczewski. Macie teraz taki bajzer, że nawet nie wiem, gdzie zacząć. Pan prezydent zasłania się planem z 2004 roku i ja panu na to, panie prezydencie, nie pozwolę, ponieważ od 2004 roku do dzisiaj minęło 20 lat. 2002 rok. I przez 9 z tych lat rządzi pan. Więc nie może pan mówić, że no, tak sobie wymyślić za czasów Grobelnego. To jest bzdura. Doprowadzili państwo do tego, że w tej chwili na Malcie powstaje hotel, który nigdy nie powinien dostać pozwolenia na budowę. I teraz pan mówi, że to wynika z wcześniejszego planu. To trzeba było ten plan zmienić, miał pan na to 9 lat. I rozumiem, że wypłacić miliard odszkodowania inwestorowi. To by pan zrobił. Albo 2 miliardy. Nie, proszę pana. Może 3. To jest to, że państwo chcieliście własną decyzję zakwestionować niezgodnie z przepisami, pokazuje, że Urząd Miasta przyznał się do tego, że wydanie tej zgody jest błędem. I my dzisiaj, jako Społeczny Poznań, złożyliśmy zawiadomienie
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pana prezydenta i Urząd Miasta, dlatego że uważamy, że cały proces wokół tej inwestycji jest po prostu kaskadą zaniedbań i niedopełnienia obowiązków, bo macie państwo obowiązek dbać o interes mieszkańców, a nie inwestora. I dbamy, i to jest właśnie dbanie, że nie pozwolimy sobie na wypłatę wielomiliardowych odszkodowań, Przemysław bo Plewiński. Wy byście tak właśnie zrobili. Proszę bardzo, Przemysław. Pan prezydent ładnie nam się uzewnętrznił, jeśli chodzi o jego poglądy i tak naprawdę sprzyjanie w tym miastu, mieście deweloperom, ponieważ kładka pieszo-rowerowa Berdychowska jest tak naprawdę wielkim prezentem dla deweloperów, tych, którzy właśnie od razu ładnie zaczęli, bardzo mnie tylko ciekawi, bo gdzieś zasięgałem języka, kto do kogo prosił o tą kładkę, w której kolejności kwestia była skorelowana z budową deweloperki w miejsce Centrum Handlowego Malta. Miasto, ja powtórzę jedną rzecz, tak naprawdę mówimy o planie zagospodarowania przestrzennego funkcjonującym od 2002 roku i tak naprawdę rozmowach inwestora dotyczącego budowy hotelu, które trwało od 2017 roku. A pan prezydent przedstawiał to teraz, jakby ta decyzja zdarzyła się nie wiadomo od kiedy, nie wiadomo skąd spadła, jakby była dla miasta wielką niespodzianką. No nie może być tak, proszę państwa, że miasto, które uznaje się za europejskie w słowach pana prezydenta, w jego haśle, uznaje się za europejskie, nagle jest zaskoczone i próbuje zewnętrznie przedstawić się, ojej, my nie wiedzieliśmy. To co my wiemy, proszę państwa? To samo wiemy po drugiej stronie miasta, po drugiej stronie jeziora, co się dzieje z inwestycjami, z apartamentami. W momencie, w której ja pamiętam projekty, jak była mowa o usługach związanych z rehabilitacją, szpitalem rehabilitacyjnym, usługami dla sportowców. Teraz wjadą nam tam mikroapartamenty, przepraszam, znowu poprawię się. Inwestor sam po interwencji bodajże e-Poznania powiedział, że zagalopował się w swojej ofercie w internecie, mówiąc, że to są lokale inwestycyjne, tylko że to jest tak naprawdę usługowe uzupełnienie oferty hotelu. O czym my mówimy? Miasto nagle pokazuje, że ma klapki na oczach i nie wie, co się w tym mieście dzieje, nie wie, co będzie robił inwestor z budową. Z drugiej strony, to jaki najlepszy przykład, ja też widzę to, co się stało na osiedlu Piastowskim po restauracji kasztelańskiej, tak? Gdzie nagle teraz mamy coś, co jest wybudowane i mówimy o tym, że to będzie ośrodek wypoczynkowy. No, Lofty na dwa. Tak pięknie to brzmi, tak? Cudownie. I nie wierzę w to, że miasto tego nie wie. Oddaj mu głos, Beacie Urbańskiej, proszę bardzo. Miasto dobrze o tym wie i miasto wie dobrze o problemach Malty. I to nie są problemy od wczoraj czy od zeszłego roku. Problemy działek, wolność, to są problemy przynajmniej od 10 czy od 15 lat. I zarówno Grobelny, jak i Jaśkowiak nie zrobili jakby nic z tymi terenami. Za chwilę będziemy mówić o nowym zagospodarowaniu terenów dotyczących Malty, a jednocześnie konsultacje dotyczące zagospodarowania tego terenu, czyli jednego z najważniejszych w Poznaniu, cały czas toczone są na Zoomie. Nie ma konsultacji społecznych, które są realizowane w rzeczywistości, tylko konsultujemy coś na Zoomie, gdzie mieszkańcy nawet nie mają możliwości się wypowiedzieć. COVID się dawno skończył. My powinniśmy rozmawiać z mieszkańcami i od mieszkańców oczekiwać informacji, jak ta Malta ma być zrealizowana. A Malta ma być zielona, Malta ma być niezabudowana. Oczywiście tereny powyborowej zostały wykupione, ale tam od czasu wykupu tych terenów tam się nic nie dzieje. Tam jest tylko dzisiaj składowisko śmieci. Akurat blisko tych terenów mieszkam i widzę, ile tam dzisiaj śmieci jest składowane. Tam są stare opony, to jest teren niezabezpieczony i za chwilę tam będą jakieś wypadki. Więc jeżeli mówimy o Malcie, o zagospodarowaniu tego terenu, to jeśli wykupujemy ten teren, czy teren powyborowej, on powinien być dzisiaj dobrze zabezpieczony. On nawet nie jest dzisiaj dobrze zabezpieczony. Na pewno konsultacje realne z mieszkańcami, a nie na Zoomie. Bardzo wzruszyły mnie te ostatnie wypowiedzi, ponieważ na listach pani Beaty Urbańskiej są radni, którzy byli żelaznym wsparciem pana Jacka Jaśkowiaka i także startujący Łukasz Kapustka zawsze podnosił rękę we właściwym momencie. No niestety państwo dźwigacie razem odpowiedzialność za to, co się dzieje. Natomiast tu został poruszony bardzo poważny problem związany z planowaniem. Rzeczywiście jest tak, że między rokiem 2002 funkcje wokół Malty uległy zmianie. I gdyby miasto reagowało na to, to ta modyfikacja planów następowałaby cyklicznie. Ale ja jednak uważam, że dlatego nie następowała, ponieważ nie musiała następować. Tak samo mamy, jeżeli chodzi o wywoływanie planów. Ja toczyłem na swoim osiedlu 7-letnią wojnę z deweloperami, ponieważ jest to ta budowa jednorodzinna. Wszyscy od lat 80. nigdy nie dostali większego procentu zabudowy jak 25% i 7,5 metra wysokości. Ja sam to przeszedłem, bo w 2004 roku remontowałem dom, przeszedłem tą procedurę. I nagle
ni z gruchy, ni z pietruchy na placu Światowida pojawiła się dyspozycja, że powstaną 17-metrowe budynki. Tylko droga sądowa, droga przez SKO i kolejne zaskarżanie doprowadziły do tego, że dociągnęliśmy to do uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla Unikowa Północ i nie skończyło się na tych 17-metrowych, ale i tak te budynki są na wysokości blisko 10 metrów, a powinno być 9. No. To jeszcze dwa słowa, a co z Maltą? I to jest, jakby wracając do tematu Malty, to jakby problemy Malty, jak w Soczewce, skupiają wszystkie problemy z planowaniem przestrzennym w mieście Poznań i dlatego nie są rozwiązywane czy aktualizowane, ponieważ są grupy interesów, które uważają, że taka sytuacja jest znacznie lepsza. Ponieważ te 17 metrów zrobiono w oparciu o tak zwaną decyzję sąsiedztwa, odwołując się do sądu na Kamina Górskiej, który jest 300 metrów, a nie do domów, które są w odległości 12 metrów naokoło. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Tak, teraz chcielibyśmy porozmawiać o mieszkaniach komunalnych. Jak wynika z danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny, w latach 2018-2022 Poznań był liderem, jeżeli chodzi o budowanie takich mieszkań. W 2023 roku Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych chwalił się, że przekazał poznaniakom i poznaniankom 555 lokali mieszkalnych. Dziś z kolei słyszymy, że być może już wkrótce miasto sprzeda blisko 1750 mieszkań obecnym najemcom i to z bonifikatą. Niektórzy mówią, że to typowa wyborcza kiełbasa. Co Państwo na to? Jak Państwo oceniają właśnie politykę miasta w tym zakresie? Pierwszy podniósł rękę znowu prezydent Jacek Jaśkowiak-Schomy. No po pierwsze, my też mamy takie zasoby, w których mamy jakieś mniejszościowe udziały w jakichś kamienicach i w tym zakresie udało nam się pozyskać na inwestycje w zakresie budownictwa komunalnego i socjalnego, dzięki czemu jesteśmy liderem w Polsce. 390 milionów złotych, co więcej, udało nam się też pozyskać bardzo znaczące środki na remonty mieszkań komunalnych. 1900 mieszkań zostało wyremontowanych. Mamy najniższy w Polsce poziom pustostanów. I teraz ze sprzedaży, ale nie z jakąś wielką bonifikatą tych mieszkań, które musielibyśmy też remontować. Mamy mniejszościowe jakieś udziały w tych kamienicach. Mamy jakieś sytuacje, w których radni, do których mam pełne zaufanie, pan radny Kręglewski, ale też inni, przedstawili mi propozycje w tym zakresie, że te środki, które uzyskamy ze sprzedaży, z bonifikatą tych mieszkań, no po pierwsze uporządkują pewien stan, a po drugie pozwolą nam pozyskać też środki, które będą naszym wkładem własnym w zakresie budowy nowych mieszkań komunalnych o zupełnie innym standardzie. Proszę zobaczyć, jaki standard mają te bloki nowe komunalne. Mamy przygotowane kolejne pola inwestycyjne w tym obszarze i nie wszystkie te mieszkania, które mamy w tym zasobie, są takie same. Także musimy w tym zakresie tworzyć różne elementy i tam, gdzie się da wyremontować, tam, gdzie się da podłączyć Veolię, tam, gdzie się da to zmodernizować i zrobić te remontacje, tak. Natomiast są również takie przypadki, jak te 1700, które w tym momencie będą porządkowaniem tego, co w tej chwili robimy. Beata Urbańska. Miasto dzisiaj dlatego może chwalić się takim zasobem mieszkaniowym, bo Lewica i Tomasz Lewandowski, który odpowiada za tą sferę mieszkaniową, bardzo intensywnie tutaj pracuje i to jest wkład Lewicy w ten zasób mieszkaniowy, to jest bez dwóch zdań. To, że mamy mniejszą liczbę pustostanów, że one szybciej są wykorzystywane, czy szybciej zasiedlane, to też jest na plus. To, co mi się marzy, to oprócz mieszkań socjalnych czy komunalnych, również nowa filozofia miasta, czyli mieszkania dla osób młodych, mieszkania dla tych osób, które chcemy dzisiaj przyciągnąć i dzisiaj powinniśmy otwierać nowe pola inwestycyjne. Nie zgadzam się z tym, że miasto powinno sprzedawać mieszkania i ja uważam, że to jest błąd, bo nie po to jakby tworzymy zasób mieszkań, żeby za moment z tych mieszkań się po prostu wyzbywać. W moim przekonaniu to jest błąd, miasto nie powinno tego robić, tym bardziej, że są dzisiaj ogromne potrzeby mieszkaniowe, szczególnie dotyczące osób młodych, które dzisiaj nie mają możliwości zaciągnięcia kredytów, a chcą mieszkać, chcą zostać w Poznaniu. Także gdyby to ode mnie zależało, ja bym takiej decyzji nie podjęła. Łukasz Garczewski, a później Przemysław Płyński. Ja mam z tym planem dwa problemy. Pierwszy jest taki, że ogłoszony został tuż przed wyborami i to jest, uważam, skandal. To się nie powinno wydarzyć,
A to, co pan prezydent mówi o tym, że pieniądze z sprzedaży mieszkań zostaną zainwestowane w lokale, w nowe lokale komunalne, to jest opinia pana prezydenta, na którą nie mamy żadnej gwarancji. I może się okazać za rok albo za dwa, że jednak te pieniądze pójdą na coś innego, bo radni tak zdecydowali, uchwalając budżet. Więc przepraszam, ale jest to droga do zmniejszenia zamiast zwiększenia naszego zasobu komunalnego. A tak jak już mówiłem wcześniej, potrzebujemy tych mieszkań zdecydowanie więcej po to, żeby wpływać na średnią cenę najmu w Poznaniu. A druga rzecz. Nie możemy wchodzić w takie myślenie, że jeśli ktoś wynajmuje mieszkanie komunalne przez dłuższy czas, to nabywa w jakimś sensie prawa do jego wykupu. To jest kłamstwo i pułapka, które niestety włożono w głowy ludzi, którzy w tych mieszkaniach zamieszkują. To jest bardzo smutne. Ale teraz, robiąc ten ruch, o którym dyskutujemy, otwieramy furtkę do kolejnych dyskusji i roszczeń za kilka lat, za kilkanaście lat o wykupie kolejnych mieszkań komunalnych i wchodzimy po prostu w jakąś dziwną spiralę. Miasto Poznań musi mieć własne mieszkanie, musi mieć ich dużo po to, żeby swoją politykę mieszkalną mogło realizować. Także to jest zły ruch, a to, że tuż przed wyborami się odbywa, to jest po prostu skandal i wszyscy, którzy do tego dołożyli rękę, i niestety muszę to powiedzieć, i pan prezydent z KO, i Beato, ty razem z koleżankami z lewicy powinni się wstydzić tego, że to jest teraz ogłaszane i że to jest w ogóle temat, który dzisiaj poruszam. Przemysław Pleniński. Temat wykupów mieszkań jest tematem typowo teraz znowu kolejną kiełbasą wyborczą i tematem okołowyborczym. Ale jaki jest problem w tym temacie, który nie jest, tu się nie pojawił jeszcze w tych rozmowach? Pamiętajmy, że są te rozczłonkowane lokale ZKZL-u, gdzie mamy wspólnotę i dwa mieszkania należące do ZKZL-u. Mamy sytuację, w której tak naprawdę te mieszkania nie są rotacyjnymi, to są mieszkania zajmowane przez kilkadziesiąt lat. Ale dla mnie największym problemem co do bycia sprawiedliwym i sprawiedliwości prawa jest to, że do 2008, do 2009 roku można było składać wnioski o wykupy mieszkań. I są w Poznaniu ludzie, którzy złożyli wnioski przed tą datą, czyli w dacie, w której miasto powiedziało, słuchajcie, składajcie wnioski o wykup mieszkań, my je będziemy rozpatrywać, po czym tak naprawdę miasto się wstrzymało i są wnioski, które nie są rozpoznawane, rozpoznane od tych kilkunastu lat. I to jest dla mnie skandalem w kontekście bycia fair wobec mieszkańca, osoby zajmującej te mieszkania. Tak jest. Z drugiej strony ja uważam, że tak naprawdę kwestia, w której mówimy o lokalach komunalnych, oczywiście we mnie jest poczucie, że jednak dużo lepiej byłoby, gdyby to był cały budynek komunalny, łatwiej byłoby nim zarządzać infrastrukturą i tak dalej, nie kopać się ze wspólnotami, czy nie wiem, w niektórych miejscach ze spółdzielniami, gdzie przenikają się chociażby tereny dookoła bloków. Mhm. Ale jeżeli mówimy o oddaniu lokali komunalnych w Poznaniu, mam taką listę 2016, 62, 2017, 90, kolejny rok 140, 120, 50, 218, 123. I mamy sytuację, czy to jest dużo? No ja będę powtarzał Państwu, że tak naprawdę w Poznaniu oddaje się rocznie w ostatnich latach średnio około 4,5 tysiąca mieszkań. Czy to jest duży udział miasta? Wydaje mi się, że kompletnie nie i że miasto oddało pole budowania lokali deweloperom i to jest minus. Zbigniew Czerwiński? Zgadzam się z tym, że powinno to dotyczyć tych osób, które jakby nie zdążyły, a złożyły wniosek do 2008 roku. Natomiast jeżeli chodzi o budownictwo komunalne, przyspieszenie nastąpiło dopiero dzięki rządom Zjednoczonej Prawicy. 400 milionów złotych, bez tego koła zamachowego nie ruszyłoby budownictwo komunalne. Teraz mówimy 1500, może 2700, inne miasta, także rządzone przez Platformę. Chociażby Włocławek, który ma około 100 tysięcy mieszkańców, wybudował już ponad 800 mieszkań komunalnych. Czyli Poznań w tej sytuacji, gdyby był równie sprawny z tych samych programów, to powinno być już oddanych 4 tysiące tych mieszkań. I wtedy właściwie tą kolejkę, którą w tej chwili mamy, mielibyśmy rozładowaną. Jeżeli chodzi o lokale socjalne, oczywiście będą się pojawiały te osoby, które nie kwalifikują się na lokal socjalny, ale te, które właśnie mają dochody niepozwalające im na kupno mieszkania na kredyt. I to jest jakby podstawowa sprawa. Natomiast trzeba pamiętać, że kołem zamachowym był wielki program inwestycyjny
rządów Zjednoczonej Prawicy, które przekazały miastom, również takim, które nie były rządzone przez Prawo i Sprawiedliwość. Także, no i pan Tomasz Lewandowski dobrze wynagradzany, bo ponad 600 tysięcy zarobił, zajmując się tą krzywdą płowską. Także oczywiście ten program realizował nie tak skutecznie, jak inni w innych miastach. W związku z tym mam nadzieję, że obecne rządy również będą tworzyły programy finansowania budownictwa komunalnego. Dzięki temu uda się poszerzyć tę pulę. No i druga rzecz, że uda nam się rozwiązać problem bałaganu i nieprzejrzystości w Towarzystwie Budownictwa Społecznego, gdzie cała władza jest w rękach pana Jacka Jaśkowiaka, bo on jednoosobowo powołuje Rady Nadzorcze. Mamy tam 100% udziałów, a to, że nastąpił bunt tych ponad 10% mieszkańców, ponad 10% mieszkańców, czyli chyba 380, zdecydowało się na sprawę sądową z Poznańskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego, świadczy o tym, że struktura przepływów pieniężnych tam jest bardzo niekorzystna, ukryta przed uczestnikami tego projektu. Nie możemy dopuścić do tego, żeby dość ważny instrument, teraz budujemy na Strzeszynie tam 350 mieszkań w ramach programu Poznań i Zamieszkaj, żeby ona została po prostu przez ten szum obrzydzona potencjalnym uczestnikom tego projektu. I tutaj, gdyby pan prezydent w roku 2023 jakby swoją mocną ręką zadziałał, to prawdopodobnie nie doszłoby do tych 350 procesów. Teraz my musimy zadziałać silną ręką. Pani Zbigniewie, tak, kończymy. Została wyjaśniona. Tak, kończymy tę część. Bardzo. Tak, kończymy tę część i wracamy do pytań, na które muszą państwo odpowiedzieć tak lub nie. Prowadzący debatę mogą dopytywać kandydatów w zakresie zadawanych pytań i tym razem zaczniemy od prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Czy właściciele SUV-ów powinni płacić więcej za strefę płatnego parkowania? Tak. I dalej Przemysław Plewiński. Nie. Beata Urbańska. Nie. Zbigniew Czerwiński. Proszę o powtórzenie pytania. Już. Czy właściciele SUV-ów powinni płacić więcej za strefę płatnego parkowania? Nie. I Łukasz Garczewski. Byłbym bardzo ciekaw, co stoi za pytaniem, ale jeśli mam tak powiedzieć, nie. Dziękuję. Czy na terenie całego centrum należy ograniczyć prędkość samochodów do 30 km na godzinę? Zaczyna Przemysław Plewiński. Chciałbym zdefiniowania centrum, ale co do zasady tak. Beata Urbańska? Raczej tak, ale to jest kwestia tego centrum, bo tutaj to jest definicja. Zbigniew Czerwiński? Jeżeli centrum, to nie. Łukasz Garczewski? Tak, pod warunkiem, że drugą ramę zorganizujemy okay, lepiej, tak żeby było bardzo. Bardziej przejazd. I Jacek Jaśkowiak. Co do zasady tak, natomiast jeżeli są to takie ulice, jak, które są przelotowe, no to w tym momencie, które okalają to centrum, no to tam już nie. Okay. Trzecie pytanie brzmi, czy miasto powinno dołożyć się do budowy stadionu dla Warty Poznań? Odpowiedź poproszę Beatę Urbańską. Dzisiaj mamy jeden stadion i trzeba tak lobować, żeby obie drużyny tak mogły grać na... Czyli nie. Zbigniew Czerwiński? Tak, ale w takim zakresie stadionu podstawowego. Łukasz Garczewski? Nie, mamy ważniejsze wydatki. Jacek Jaśkowiak. Te dwie drużyny mogą grać na jednym stadionie i tutaj jest zgoda Lecha. I Przemysław Plewiński. Zdecydowanie tak. I w nawiązaniu do budowy stadionu Warty jest kolejne pytanie. Czy rozpisane właśnie teraz przez Poznańskie Inwestycje Miejskie memorandum w tej sprawie to zagrywka przedwyborcza? Zaczyna Zbigniew Czerwiński. W sprawie? W sprawie budowy stadionu Warty Poznań. Poznańskie Inwestycje Miejskie rozpisały memorandum. Łukasz Garczewski? Przed wyborami się nic przypadkowo nie dzieje, tak. Jacek Jaśkowiak? To są boiska treningowe. Przemysław Plewiński? Tak. I Beata tak. Urbańska. Czy władze miasta słusznie zadecydowały o tym, żeby zwolnić dyrektorkę poznańskiego ZOO? Łukasz Garczewski. Tak. Jacek Jaśkowiak? Tak, no tutaj decyzja prokuratury i no, te badania tak, czy kontrola wykazała takie nieprawdopodobności, że to było... Przemysław Plewiński. Tak, dużo za późno. Beata Urbańska. I Zbigniew Czerwiński. Tak, no przynajmniej 3 lata za późno. Dziękuję. Drodzy Państwo, przechodzimy teraz do ostatniej części naszej debaty. Tym razem to już nie my, ale sami kandydaci będą się nawzajem odpytywać. Każdy z Państwa ma możliwość zadania
tylko jednego pytania, tylko jednemu wybranemu przez siebie kontrkandydatowi. I uwaga, prosimy o zwięzłe, krótkie pytania, maksymalnie do 30 sekund. Na odpowiedź są 3 minuty. Jeśli kandydat będzie odpowiadać krócej, zadający pytanie może wejść z nim w polemikę. Czas zaczynamy mierzyć po zadaniu pytania i usłyszeniu swojego imienia i nazwiska. Jako pierwszy swoje pytanie zada prezydent Jacek Jaśkowiak. Pytanie do Zbyszka Czerwińskiego. Miejskie spółki pokazały swoje wyniki i to są zyski naprawdę imponujące, targi i inne podmioty, sam wiesz. Czy uważasz, że HCP, że miasto powinno objąć udziały w HCP, żeby go uratować, bo te 8 ostatnich lat to jest doprowadzenie tej ikony Poznania, tak, do prawie że skraju upadłości? Miasto Poznań mogłoby wejść z udziałami do HCP, natomiast no, myślę, że kluczowy element jest, czy udałoby się tam ulokować przemysł zbrojeniowy, ponieważ takie pod koniec rządów Zjednoczonej Prawicy takie pomysły były i uważam, że byłaby to duża szansa dla Poznania, ponieważ w obecnej sytuacji geopolitycznej można założyć, że przemysł zbrojeniowy będzie bardzo ważnym elementem w całej Unii Europejskiej, bo tu jest ogromne niedoinwestowanie. I myślę, że w takim dziele na pewno powinno miasto Poznań uczestniczyć. Natomiast oczywiście ze wsparciem środków rządowych, ponieważ uważam, że szansą dla Poznania byłoby ulokowanie tam przemysłu zbrojeniowego. Panowie, możecie jeszcze dyskutować, macie 2 minuty. Ja tutaj tylko mogę powiedzieć, tak, że miejskie spółki, targi, wzrost kapitału własnych 40 na 400. Model Trans 30 na 130. Pokazaliśmy, że można zarządzać tak naprawdę dobrze również takim mieniem. I dla mnie ikoną właśnie jest Cegielski. To moi rodzice tam pracowali. Mieszkaliśmy tak naprawdę obok siebie w blokach i ja też tam pracowałem fizycznie. I dla mnie dzisiaj ratowanie tego Cegielskiego. Jasne jest, że w tym zakresie trzeba połączyć te elementy WZMOT Cegielski. Rozmawiałem o tym z panią prezes Wawrzynkiewicz, ale też musimy kończyć takie właśnie działanie, różnego rodzaju pucki, niepucki, które tam po prostu się przewijały w tym zarządzie. Potrzeba jest tak naprawdę dobrych menadżerów i również w tym momencie trzeba ich dobrze wynagradzać, bo tutaj są te głosy o wynagrodzeniach. Przez ostatnie 30 lat poza fabryką pojazdów szynowych, która jakby uzyskała jakąś sprawność i jakby robi porządny produkt, jakby kolejni zarządzający niestety nie sprawdzali się, jeżeli chodzi o całość Cegielskiego. W związku z tym moim zdaniem ten pomysł, żeby tam ulokować przemysł zbrojeniowy, jest na pewno dobry i jeżeli miasto Poznań mogłoby uczestniczyć w tym projekcie, zyskując silnego inwestora, jakim jest Polska Grupa Zbrojeniowa, byłoby to bardzo ważne. No ja mogę tylko powiedzieć tyle, że chciałbym to HCP ratować, bo to jest ikona Poznania. Dla mnie to jest tak samo ważne właśnie jak te elementy, jak Stary Rynek i te wszystkie inne. Pokazaliśmy tak naprawdę, jesteśmy jedynym miastem, w którym spółki miejskie, krytykowane za wysokie zarobki zarządów, one są po prostu porządnie zarządzane. Natomiast w tym zakresie dla mnie istotą jest ratowanie tego Cegielskiego. Cieszę się, że mamy w tym zakresie podobny punkt widzenia. Dziękujemy bardzo. Teraz swoje pytanie kontrkandydatowi zada Przemysław Plewiński. Chciałem zadać komuś innemu pytanie, ale rozkręciło mnie to poprzednie, więc zadam pytanie panu Zbyszkowi Czerwińskiemu. Panie Zbigniewie, ja widzę, że między panami jest taka duże porozumienie, duża nić porozumienia między panem a panem prezydentem Jaśkowiakiem. Nie wiem, na co gracie. Realnie zakładam, na co gracie. Zagracie na to, żeby wejść w dwójkę do drugiej tury, ale jednocześnie mamy sondaże, które my mamy, ma je Platforma, które krążą, które mówią wprost. W drugiej turze przegrywa pan z Kretesem. Jedyną osobą, która ma szansę wygrać z prezydentem Jaśkowiakiem jestem ja. Więc dlaczego pan się pcha w tych wyborach dalej do przodu? W wyborach? Jaki jest ostateczny rezultat, nie decydują sondaże, a tym bardziej zamawiane przez poszczególne komitety wyborcze, tylko to, jak zagłosują poznaniacy. I panie Przemysławie, zobaczymy 7 kwietnia, jaki rezultat tego był. Natomiast ja się nie pcham, tylko ja startuję w wyborach na prezydenta miasta Poznania. A pan się pcha?
Ja to zestawię ze słowami pana, gdzie pan mówi, że pan realnie chce odsunąć pana Jacka Jaśkowiaka od prezydentu. I oczywiście. Ale z drugiej strony dobrze wiemy, jakie poparcie ma Prawo i Sprawiedliwość, nie Zjednoczona Prawica. Prawo i Sprawiedliwość, mówmy jasno, w Poznaniu. Więcej niż 20% ugrupowanie nie ma, więc realnie to jest takie rzucanie się trochę z szablami na czołg. No. Idziemy z listą Zjednoczonej Prawicy. Także 7 kwietnia zobaczymy, jaki będzie rezultat. Jestem kandydatem, który od strony samorządowej jest w porównaniu do pana i wszystkich państwa zdecydowanie lepiej przygotowany, ponieważ te 30 lat nie zajmowałem się dłubaniem w nosie, tylko specjalizowałem się w budżecie, w kontroli, w inwestycjach i to jest ogromna wiedza, którą mogę spożytkować dla Poznania. I druga rzecz. Mam 25 lat działalności w samorządzie województwa wielkopolskiego i niezależnie od tego, kto jest z jakiej opcji, to wszyscy urzędnicy porządni, dobrze pracujący wiedzą, że mogli liczyć na moje wsparcie. W związku z tym ja tam, w samorządzie województwa, jestem w stanie bardzo dużo procesów załatwić, a poza tym wykorzystam wszystkie szanse, które województwo daje. Chociażby było niedawno 4 miliony na WOPR w Kiekszu. Tyle chciało dać województwo. 400 tysięcy chciał dołożyć starostwo. Ale Poznań nie zebrał się, żeby włożyć swoje 2 miliony. W związku z tym te pieniądze przepadły. Ale to ile będzie było? Szanowni państwo, 7 kwietnia przekonamy się, jaki będzie rezultat. Ja po to wystartowałem, żeby wygrać. I taki jest mój cel. To ile uważa, że będzie miał pan procent? Także zobaczy pan 7 kwietnia, a 21, między pierwszą a drugą turą mogą się bardzo różne rzeczy zdarzyć. W związku z tym, szanowni państwo, trochę cierpliwości. Zachęcamy do głosowania. Ja oczywiście zachęcam do głosowania na mnie, ponieważ mam bardzo dobre przygotowanie do tego. Nie będę potrzebował wielomiesięcznych audytów, żeby wyjść w sprawy miasta. Bo nie powiem, że znam już tak dobrze budżet miasta jak województwa. Natomiast na pewno jestem w stanie bardzo szybko wejść we wszystkie procesy, które w mieście się dzieją. Jak powiedziałem, ostatnich 30 lat nie zmarnowałem. Wykorzystałem je do tego, żeby udoskonalić swój warsztat samorządowca. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Beata Urbańska, komu pani chciałaby zadać pytanie? Ja do pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka mam pytanie. Mówi pan, panie prezydencie, dużo o równości, ale kiedy patrzymy na to, jak jest miasto zarządzane i o to, czy są kobiety na tych najwyższych funkcjach, to niestety tam ich nie ma. Wiceprezydentkę ostatnio zwolnił pan, czy odwołał pan SMS-em. Jeżeli patrzymy na spółki miejskie, to na 18 spółek miejskich tylko w 2 zasiadają kobiety. Jeżeli patrzymy na rady nadzorcze, to oczywiście tylko w około 20% mamy kobiety. Czy pan nie chce kobiet na tych wysokich stanowiskach? Ja nie mówię o stanowiskach dyrektorskich, tylko o wysokich zarządczych. Czy pan się boi kobiet? Proszę bardzo. W tym tygodniu, w poniedziałek, Poznań zdobył tytuł samorządu przyjaznego kobietom. I w tym zakresie to jest coś, co otrzymaliśmy od Kongresu Kobiet. No, Platformerskiego Kongresu Kobiet. No, platformerski. No, to jest Kongres Kobiet. Tak? Panie prezydencie. Ja w tym momencie również razem z Robertem Biedroniem, który jest w twojej partii, Beato, otrzymałem również to najwyższe wyróżnienie Kongresu Kobiet. Wiele lat temu. I w tym zakresie, szefową, czy prezesem inwestycji poznańskiej jest kobieta, pani Litka. Proszę zobaczyć na te wydziały dyrektorskie. Proszę zobaczyć na targi. Pierwszy raz w zarządzie targów od początku ich istnienia jest kobieta. Ale to pan uważa za sukces, że pierwszy raz od początku historii istnienia? W tym zakresie proszę zobaczyć na stanowiska dyrektorskie. I sytuacja, dlaczego w której nie powołał pan wiceprezydentki i zwolnił? Po pierwsze, nie ma wiceprezydentki, tylko jest zastępca prezydenta, bo organem jest prezydent. I w tym momencie może być zastępczyni. Także to są kwestie, które się wiążą po pierwsze z tymi obszarami, którymi zarządzamy. Nie znalazła się żadna kobieta w I mamy bardzo wiele ważnych, bardzo istotnych stanowisk w zarządach, również w strukturze, które obejmują kobiety. Ja czasami humorystycznie mówię tak, że największy wpływ na zarządzanie miastem mają de facto
facto dwie kobiety, czyli pani Iwa Ulatowska i pani Żabierek, które to w tym zakresie mają bardzo duży wpływ na to, w tym zakresie, jak są ustanawiane też te spotkania, te rzeczy, o których dyskutujemy. I w tym momencie takie patrzenie, że musi być, tak jak to mówisz, wiceprezydentka, to nie jest patrzenie przez pryzmat struktury. Ja dam za zarządzanie z tą strukturą i w tym zakresie nie wykluczam. I trzymał pan wakat. I była przecież Kasia Koperska. Nie, Kasia Kierzek-Koperska nie była odwołana SMS-em. Co więcej, tak, z Kasią ostatnio rozmawialiśmy. Dzisiaj nawet rozmawialiśmy na tej imprezie, bardzo, która dotyczyła sportu. Siedzieliśmy obok siebie i my z Kasią mamy świetne relacje. A to, że w tym zakresie takie decyzje podjąłem, tak, ona dzisiaj jest parlamentarzystką, tam się spełnia i my razem z Katarzyną współpracujemy. Współpracujecie państwo, ale została odwołana SMS-em. Czy pan liczy na to, że poznający mają jakąś zbiorową amnezję? Przecież o tym było głośno lata temu. No, panią Kasię, trzymajmy się tak, swoją... otrzymała stosowny dokument. Rozmawiałem z nią telefonicznie. Także w tym zakresie moje relacje z Katarzyną Kierzek. I to jest sztuka, by z kimś rozstać się i mieć dalej dobre relacje. Dziękujemy bardzo serdecznie. Zbigniew Czerwiński. Komu pan zechciałby zadać pytanie? Do Jacka Jaśkowiaka. Nie chciałem uwierzyć. W Poznaniu jest ponad 70 tysięcy osób 70+. Mamy wielkie problemy, jeżeli chodzi o geriatrię. Natomiast okazało się, że Koalicja Obywatelska i pan Jacek Jaśkowiak poparł to, że jednym z głównych priorytetów w zakresie polityki zdrowotnej będzie finansowanie operacji zmiany płci. Szanowni państwo, proszę panie prezydencie, 70 tysięcy emerytów, brak geriatrów, a priorytetem operacje zmiany płci. Proszę bardzo. Zbyszku, no po pierwsze te pieniądze, które zainwestowaliśmy tak naprawdę w te programy dla seniorów, którzy seniorzy nam zaproponowali, złota rączka, czyli taki pan, który przyjeżdża i wymienia uszczelkę, wymienia żarówkę, te książki, które są dowożone tym seniorom, którzy już mają problemy z poruszaniem, wymiana kabin prysznicowych, czy tych wanien na kabiny prysznicowe w tych mieszkaniach, gdzie mieszkają seniorzy, żeby oni jak najdłużej mogli pozostać u siebie. To te programy, które myśmy uruchomili dla seniorów, są dzisiaj tak naprawdę kopiowane i wykonywane w innych miastach. Jeśli chodzi o geriatrię, to w tej chwili właśnie z KPO, które pieniądze, mielibyśmy te 200 milionów już dawno, gdyby nie te gamonie z PiS-u, które musiały się kłócić z Komisją Europejską. 2 lata nam tak naprawdę minęły. Mamy wszystko przygotowane pod 200 milionów inwestycji w szpitalu na Szwajcarskiej, w szpitalu Raszei i jeszcze wykorzystamy te środki w zakresie POSUM. Mam tu na myśli chociażby kwestie rehabilitacji po operacjach serca, bo to jest bardzo istotne, żeby taki ktoś operowany na serce nie wracał do domu, bo wtedy jest rzeczywiście ryzyko, tylko żeby miał rehabilitację, żeby w tym zakresie to można było zrobić. Także mówienie o tym, że my w zakresie seniorów robimy coś kosztem innych obszarów. Jesteśmy miastem różnorodnym i trzeba mieć pieniądze na psychiatrię dla dzieci. Trzeba mieć pieniądze na seniorów i na to mamy bardzo poważne środki. To, jak my się zajęliśmy w pandemii seniorami, którzy są w DPS-ach, u nas nie było przypadków śmiertelnych, tak jak w innych miastach, bo wyposażyliśmy ich w to, co trzeba, bo w tym momencie wprowadziliśmy taki regulamin, żeby nie można było tak naprawdę tych ludzi zarazić, czyli zakaz odwiedzin. Ale było pytanie o pieniądze na operację zmiany płci. Pytanie było bardzo konkretne, ponieważ mamy brak geriatrów, jako że mam już osobiste doświadczenie, bo mam mamę 90-letnią, więc wiem, co to znaczy dobry geriatra i to powinien być priorytet, jeżeli chodzi o programy zdrowotne, bo jak powiedziałem, ponad 70 tysięcy poznaniaków ma powyżej 70 roku życia, wtedy geriatria już zaczyna być potrzebna. I to bym uważał za priorytet. Ale natomiast to jest dla nas priorytet. Ale nie jest priorytetem, to jest priorytet. W tym, co wpisaliście, to priorytetem, programem, który miasto Poznań ma realizować, jest
mają być operacje zmiany płci. Na Zachodzie poszli tą drogą. W tej chwili mamy tysiące pozwów osób okaleczonych, które uległy temu. Mamy 20 sekund. Również osobom, które w tym zakresie mają problem z identyfikacją w zakresie płci, musimy umożliwić tak naprawdę takie funkcjonowanie, by ta osoba, która czuje się kobietą, była tylko kobietą, jest, a ten, który jest... I to są normalne rzeczy, które w całej Europie się po prostu robi. To jest priorytet. To nie jest oczywiście priorytet, natomiast tym osobom też należy się pomoc i wsparcie medyczne. Łukasz Garczewski, teraz czas na pana pytanie. Do kogo? Ja chciałem zadać pytanie odchodzącemu panu prezydentowi Jaśkowiakowi, dlatego że to jest już nasza kolejna debata i jak słucham niektórych pana odpowiedzi, panie prezydencie, to odnoszę wrażenie, że mieszkałem w jakimś innym mieście. W sensie pan w innym, a ja w innym. Słyszę, że jest świetne powietrze, że komunikacja zbiorowa działa wzorowo, że w ogóle nie ma żadnych problemów. A proszę państwa, pierwszym krokiem do rozwiązania każdego problemu jest przyznanie, że ten problem w ogóle istnieje i przyznanie, że, jest, że popełnił się błąd albo czegoś się nie dopilnowało. Więc czy pan prezydent przyzna się chociaż do jednego problemu, który w mieście istnieje, który proszę za pana kadencji powstał, no, po pierwsze, albo nie został naprawiony? Ta praca polega na rozwiązywaniu problemów i na tym, żeby to coś poprawiać. Jeżeli w tym zakresie mieliśmy kiedyś 56 dni w zakresie przekroczenia PM10, a dzisiaj to jest na przykład w tym roku 8-9, w zależności od tego, która jednostka pomiarowa to robiła. I zobaczymy, jaki będzie stan do końca roku, bo oczywiście do końca roku jeszcze mamy czas, ale w zeszłym roku było 16. I to jest coś, co jest poprawą. Tak? Jeżeli w tym zakresie zrobiliśmy we wszystkich gminach sąsiednich i w Poznaniu czujniki smogu w szkołach i dzięki temu mamy dane pomiarowe, które pokazują, że 80% zanieczyszczeń też nam wchodzi tak naprawdę z gmin sąsiednich i współpracujemy z tymi gminami, żeby w tych gminach doszło do pewnych istotnych zmian. Oczywiste jest, że zawsze można coś zrobić lepiej. Zawsze w zakresie czy remontów, czy innych rzeczy również popełniane były błędy. Z tymi błędami wiązały się też decyzje personalne, które po prostu podejmowaliśmy, czyli że te osoby traciły pracę, tak na przykład chociażby też jak pani z Grabczyńska. Nie, czekaliście państwo na prokuraturę, żeby mieć nie wymówkę. Czekaliśmy, no. Nie czekaliśmy, bo w tym momencie musimy przestrzegać kodeksu pracy. W związku z tym oczywistym jest, że wiele rzeczy można było zrobić lepiej. Tak zawsze jest. Natomiast w tym momencie mogę tylko podziękować poznaniakom za ich cierpliwość w zakresie remontów i cieszę się, że radni również lewicy w tym okresie, gdy te decyzje podejmowaliśmy, zgodzili się na to, żebyśmy się zmierzyli z tym kapitalnym remontem Poznania. Dzisiaj wszystkich zapraszam na Stary Rynek, zapraszam wszystkich na Plac Kolegialski i naprawdę są święta już za chwilę. Przyjdźcie państwo zobaczyć, jak dzisiaj pięknie wygląda Stary Rynek. Czyli przez te 9 lat nie popełnił pan żadnego błędu? Nie, popełniłem oczywiście wiele błędów. Być może rzeczywiście dyrektor z Grabczyńską należało zwolnić wcześniej. Być może retencją można się było zająć już na początku sprawowania przeze mnie urzędu, a nie tak naprawdę kilka lat temu. A plan zagospodarowania Malty też można było zrobić? Natomiast no, w tym momencie ze zmianą wiązałyby się odszkodowania. I to jest kwestia odpowiedzialności za potem te decyzje sądów, które przyznają tym, którzy są właścicielami nieruchomości, takie, a nie odszkodowania. W związku z tym oczywiście, że można zawsze szukać jeszcze jakichś rozwiązań poprawy, ale spójrzmy na te wszystkie nagrody. Poznań dostał 50 nagród. Ja teraz byłem w poniedziałek w Warszawie, odebrałem z kolei nagrodę Rzeczpospolitej za lidera tak naprawdę dwudziestolecia. Tak? Panie prezydencie, podziękowałem jeszcze Poznań nawet dostaje też nagrody za to, że jest miastem super dostępnym. Ja bardzo pana zapraszam na spacer ze mną, to panu pokażę, ale jaka jest rzeczywistość. Stary Rynek jest teraz bardziej dostępny. Tam są osoby z wózkami, można rzeczywiście, dzisiaj niepełnosprawny, może również skorzystałem z toalety. I w tym zakresie zrobiliśmy sporo. Przy wszystkich remontach zrobiliśmy te rzeczy w taki sposób, żeby również były udogodnienia niepełnosprawnych. I tutaj i tak stawiamy jest kropkę. Dokładnie tak. Szanowni państwo, nasza debata dobiegła końca. Za udział w niej dziękujemy przede wszystkim naszym widzom i dziękujemy kandydatom. Razem z nami byli Zbigniew Czerwiński, kandydat Komitetu Zjednoczona Prawica Poznań. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Łukasz Garczewski, kandydat Komitetu Społeczny Poznań. Dziękuję. Dzięki. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, kandydat Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję państwu.
Jest z nami... Zaproszenie przyjął także Przemysław Plewiński, kandydat koalicyjnego komitetu Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni. Polskie Stronnictwo Ludowe, dziękuję tak bardzo. W duchu świąt chciałem przekazać panu prezydentowi prezent na Zajączka, co by już nie betonował Poznania, tylko betonował coś z dziećmi. Dziękujemy bardzo serdecznie. Najlepiej się pobawić. Pan lubi takie happeningi, panie Plewiński. I dziękujemy za udział w naszej debacie Beacie Urbańskiej, kandydatce na prezydentkę Poznania z Komitetu Lewica. Dziękuję bardzo. Teraz wszystko jest w państwa rękach. Kto nie pamięta, przypominamy, wybory w niedzielę 7 kwietnia. A my już teraz zapraszamy na wieczór wyborczy w telewizji WTK, w trakcie którego jako jedyni w Polsce zaprezentujemy wyniki sondażu Exit Poll przeprowadzonego przez OGB, czyli Ogólnopolską Grupę Badawczą, na zlecenie WTK. Chwilę po zamknięciu lokali wyborczych przedstawimy sondażowe wyniki głosowania na prezydenta Poznania. Powiemy też, kto prawdopodobnie będzie rządził w Radzie Miasta. Tak jest. A za dziś bardzo serdecznie państwu dziękujemy. Życzymy miłego wieczoru. Dobranoc. Dobranoc.